A teraz przy telefonie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Obserwujemy z zainteresowaniem to, co dzieje się na wschodzie, co się dzieje w Rosji w miniony weekend. Jak niektórzy mówią, najliczniejsze pod względem frekwencji demonstracje przeciw władzy w Rosji po upadku tam komunizmu, tego formalnego upadku. To wszystko rzecz jasna związane z aresztowaniem Nawalnego, a być może nawet bardziej z filmem, który ma być ukoronowaniem działalności publicznej Aleksieja Nawalnego w jego krucjacie przeciwko korupcji w Rosji, czyli w filmie, który pokazuje bogactwo prezydenta Władimirowicza Putina. Na ile ten opór społeczny jest groźny dla władzy prezydenta Rosji? Myślę, że on nie jest groźny w takim rozumieniu, że go w tej chwili obali. Natomiast niewątpliwie jest to trwałe podkopanie fundamentów jego prestiżu. I to wielopokoleniowe, to znaczy dla pokolenia starszego, tego wychowanego jeszcze w Związku Sowieckim, cały pokazany przepych jest, że się tak wyrażę, stereotypową definicją krwiopijstwa wyzyskiwaczy, którzy żyli na koszt ludu. Natomiast dla młodego pokolenia, które ma z kolei kontakt internetowy ze światem, w ogóle sam fakt poruszania się w internecie i obiegu informacji w tym medium powoduje, że z kolei wychowany w jeszcze poprzedniej epoce Putin i pewnie przyzwyczajony do postrzegania świata w sensie zdolności do kontrolowania obiegu informacji, która była znacznie większa 20-30 lat temu, w tej chwili stoi dosyć jednak bezradny w sensie niezdolności ograniczenia obiegu tej informacji, oglądania tego filmu. Takiej cenzury skutecznej, która by to powstrzymała, nie ma. A w związku z faktem, że od 2013 roku poziom życia w Rosji spada wyraźnie o kilkanaście procent, w zeszłym roku, 2019-2020, w związku z COVID-em spadł o 5%, czyli ten skok był dosyć gwałtowny. To się nakładają na siebie rozmaite przyczyny, bo i załamanie cen na rynku surowców energetycznych i skutki sankcji po agresji rosyjskiej na Ukrainę i COVID właśnie. No i sama natura gospodarki oligarchiczno-korupcyjna, wyczerpanie pewnych możliwości rozwoju. Zatem kupowanie pokoju społecznego za wzrost poziomu życia już jest niemożliwe. I to zderzenie rozszerzającej się biedy, ona w tej chwili, poziom ubóstwa w Rosji sięga około 20% społeczeństwa, to jest jednak bardzo dużo. I zderzenie tego z przepychem pałacu Putina, no oczywiście, że wywołuje głębokie skutki mentalne i podkopuje prestiż, powagę Putina jako tego, kto rzekomo troszczy się o zwykłych ludzi i dba o nich. To tak już w tej chwili nie wygląda, nie da się tego powiedzieć. Trudno też zwalić winę na jakieś machinacje agentów CIA czy innych wrogów knowania. Cios propagandowy jest zatem mocny. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że w Rosji nie jest tak, że rządzi się, ponieważ się wygrało wybory. Wygrywa się wybory, ponieważ się rządzi. Taka jest kolej rzeczy. Natomiast władzę obejmuje się przemocą i przemocą się sprawuje, że odwołam się do rozstrzygnięć 1993 roku, kiedy to armaty czołgów dywizji tamańskiej rozstrzygnęły spór między prezydentem Jelcynem a parlamentem. Później Jelcyn desygnował Putina i od tej pory już on wygrywał wszystkie kolejne wybory. Chociaż tak jak kiedyś było na Białorusi, nie da się ukryć, że gdyby zrobić nawet uczciwe wybory albo uczciwie zapytać, czy Rosjanie popierają, czy nie popierają Putina, to pewnie nawet dziś połowa, może nawet więcej Rosjan powiedziałaby: tak, popieram politykę Władimira Putina. Być może, nie dysponuję badaniami najświeższymi po publikacji owego filmu, jak to wygląda. Niewątpliwie ta jego popularność mocno spadła i będzie spadała dalej.
to jest kwestia i tych informacji, które w tej chwili są powszechnie dostępne i będą już dostępne, już się ich nie cofnie, i stałego pogarszania się poziomu życia i braku nadziei na odwrócenie tego trendu. To jest chyba najważniejsze. Nie ma żadnego pomysłu, jak powrócić na ścieżkę wzrostu. Ceny ropy naftowej nie wzrosną. Technologie, które zostały rozwinięte w trakcie ich wysokiego poziomu, funkcjonują, a to znaczy, że są dostępne złoża łupkowe do eksploatacji, opłacalne ekonomicznie. I ta sytuacja się już nie cofnie do momentu, kiedy tych technologii nie było. Rozwinięto technologię skraplania i regazyfikacji gazu, więc też rynek gazowy z kolei się uelastycznił. Można go sprowadzać drogą morską, a nie tylko gazociągami. I powrotu do sytuacji poprzedniej nie ma. Innych pomysłów, innych kół zamachowych gospodarki rosyjskiej nie ma. Nie ma żadnych osiągnięć technologicznych. Żadne produkty myśli technicznej rosyjskiej nie są hitami rynkowymi na świecie. W związku z tym ta gospodarka nie ma niczego, co by jej pozwoliło się odbić, jeszcze w warunkach no jednak powszechnych dosyć kleptokracji, czyli kradzieży majątku publicznego. Te wszystkie pałace, przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o pałac Putina. Generalnie ludzie władzy, o ile żyją w zgodzie z Kremlem, czerpią z zasobów środków publicznych na własne luksusy. I warto też zwrócić uwagę, że Rosja jest chyba pierwszym w dziejach ludzkości państwem o ambicjach imperialnych, którego elity swoje prywatne pieniądze, w sensie zawłaszczone, trzymają poza granicami tego swojego imperium. Przecież głównym bankiem Rosji jest Cypr, największy inwestor w Rosji, a cóż to za mocarstwo ekonomiczne, aby inwestycje cypryjskie były porównywalne do inwestycji potężnych gospodarek. Jak niemiecka czy francuska, to jeszcze jeden element w tej układance rosyjskiej. Wyłuskajmy w naszej rozmowie, panie profesorze, przy telefonie profesor Przemysław Żyrawski-Wel-Grajewski. Panie profesorze, reakcja Zachodu. Zachód ma nowego przywódcę, tak się zwykło tytułować prezydenta Stanów Zjednoczonych, i trochę świat wstrzymał oddech, jak nowa administracja w Białym Domu zareaguje na to, co robi Putin i z Nawalnym, i teraz z protestami. Czy mamy taki zalążek, bo odbyła się rozmowa między jednym i drugim prezydentem Stanów i Rosji, czy mamy zalążek jakiejś twardej albo może nawet jednorodnej decyzji całego Zachodu i Unii Europejskiej, i Wielkiej Brytanii, i Stanów, i Kanady? Myślę, że musimy poczekać na decyzję, a nie na deklaracje czy komentarze, zresztą bardzo zdawkowe. Jeśli wiemy, że rozmowa przebiega w szczerej i konstruktywnej atmosferze, to znaczy, że stanowiska stron były rozbieżne i niczego nie uzgodniono. Natomiast jakie będą konsekwencje faktu tego i tej rozbieżności, nie wiemy. Wiemy, że prezydent Biden jeszcze jako kandydat deklarował wolę powrotu do porozumienia z serii porozumień START o redukcji strategicznej broni jądrowej. Czyli innymi słowy, do dalszego wygaszania wyścigu zbrojeń strategicznych między Waszyngtonem a Moskwą, co oznacza oczywiście ulgę w wysiłku finansowym Rosji na tym kierunku, więc nie jest formą sankcji, wprost przeciwnie. Nie wiemy, jak potoczy się kwestia Nord Stream 2, czy w koncepcji prezydenta Bidena wygra wola odbudowy stosunków z wiodącymi państwami europejskimi, w tym przypadku z Niemcami, czy wola zatrzymania tej konstrukcji, innymi słowy uderzenia w interesy niemieckie i rosyjskie. Jak będą skutki porozumienia Unia Europejska-Chiny, do którego promniemcy, co jest oczywiście sprzeczne z wolą Stanów Zjednoczonych, gdzie ponadpartyjnie Chiny uznawane są za głównego konkurenta. To są wszystko w tej chwili raczej pytania niż odpowiedzi na nie. Jest za wcześnie, parę dni po przejęciu władzy przez nową administrację. Ale to nie jest tak, że i ruchy narodowo-wyzwoleńcze, bo takie można przynajmniej na Białorusi nazwać, ale także politycy i społeczeństwo ukraińskie, a może przede wszystkim społeczeństwo rosyjskie, to bardziej demokratycznie nastawione, czeka na sygnał z Zachodu i ten sygnał nie nadchodzi?
Myślę, że oczywiście wszyscy tam czekają na jakieś wsparcie, natomiast te procesy się rozwijają autonomicznie. Innymi słowy, Białorusini będą protestować i domagać się demokratyzacji swojego życia bez względu na to, czy otrzymają, czy też nie otrzymają poparcia Zachodu. To poparcie może rozstrzygać o ich skuteczności bądź braku skuteczności. Też zresztą w umiarkowany sposób, o tym raczej rozstrzygnie sama zdolność do wpływania Rosji na sytuację w Białorusi, jeśli nastąpiłby kryzys systemu politycznego w Rosji, obezwładniający jej zdolność działania na zewnątrz, no to oczywiście wtedy będzie okno możliwości, które się otworzy dla Białorusinów. Poparcie Zachodu wówczas mogłoby mieć bardzo istotne znaczenie. Obecnie, jak długo Rosja będzie miała możliwość oddziaływania skutecznego na sytuację na Białorusi, tak długo będzie to raczej decydowało o pewnej kondycji moralnej, tak, czy psychologicznej, a nie o rozstrzygnięciu, które nie nastąpi, po prostu proces będzie trwał, ale się nie zakończy. Natomiast sytuacja na Białorusi oczywiście oddziałuje na sytuację w Rosji. Innymi słowy, przykład Białorusinów demonstrujących już przecież od lata, od sierpnia, z wolą obalenia prezydenta uznawanego za pozbawionego mandatu ze strony narodu, to jest przykład, który może przerażać Kreml, może działać na decydentów w Moskwie jako bardzo poważne ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony ulicy, ze strony społeczeństwa. O ile Białorusinów można szantażować ewentualną reakcją Moskwy, no to Rosjan już nie ma czym zaszantażować. Nie ma żadnego zewnętrznego starszego brata, który by w razie czego wsparł chwiejący się reżim. Ale sytuacja w Rosji nie jest na tyle rewolucyjna, żeby w tej chwili przewidywać tego typu scenariusze. Zresztą Putin od dawna przygotowywał się do ewentualnego siłowego tłumienia demonstracji i nie sądzę, żeby w razie czego się poddał. Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.